Dobra, nie udało się. Znana metoda z Assassin's Creed 3. Oh God! Oh God! Przejdzie któryś? Poczekamy sobie na tego, o. Nasz bohater jest zaznaczony takim szarym kolorem. Jeśli nas nikt nie widzi. Oczywiście nie mamy żadnej broni, dlatego zabijamy duszeniem. Okej. Czekamy na tego pana. No chodź. Przyjdzie tu któryś? Nie wiem, czy tak się rzucać na trzech. Nie, mam. A, kontry jeszcze znam. Wiem, jak się robiło. No i właśnie kontra po kontrze. I możemy, widzieliście, dobić drugiego. It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah. Oh. That is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Dziwny koleś. Dotrzyj do steru. Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. Mam nadzieję, że będę mógł się tu jeszcze wrócić, bo chciałbym jeszcze... zabrać sobie skrzyneczki kiedyś tam. Dobra, podpływamy do tego statku. Ciężko mi będzie zapamiętać wszystkie imiona tutejszych bohaterów. Ale poznaliśmy jakiegoś kupca. Witam. Dobra, bierzemy ster. Pójdź za tokę. Okej. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? Pełne żagle. Jak to się robiło? Brace! Nie, to jest upalny. Ah, there's a tug of the wind at my hair. Ah, I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean. The raw stink of possibility. That's a top way of seeing it. Na razie nie mogę chyba rozwinąć żagli. To chyba mam już rozwinięte. Oj, uwaga na skałę tutaj. No więc udajemy się do Hawany. Z tego co powiedział ten kupiec. Skręca, is it a real danger, do you suppose? A possibility. But most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Oh, I see. Yes. Tutaj przepłynę. That is a bustling strait. Get the mainsails into the wind. But I shouldn't worry about being waylaid by pirates. Sam wiesz, czytać te dialogi. Łatwiej skręcasz, jeśli wolniej płynie. There's not a pirate living who turn his back on a keg of rum. Well, yes. Yes, I suppose that's true. Będę musiał płynąć. Zrobimy koło. Get the mains free. No i płyniemy. Trzeba ogarnąć jeszcze to sterowanie statkiem, bo od czasów trójki się trochę zapomniało. Ale tu nie przepłynę, tu jest za wąsko. Kurde, muszę na...
A może? Czekajcie. Tutaj. Tu jest płytko, jak widzicie. Tu już jest brzeg. Więc muszę uważać. Nie śpieszyć. A trochę zwolnimy, żeby w skały nie uderzyć. Dobra. W górnej części ekranu macie... macie życie naszego statku. Aha, i od razu mówię, że odcinki nie będą tak, że witam się i żegnam, tylko będę sobie nagrywał parę odcinków i dopiero się w ostatnim będę się żegnał. Bo nie chcę tak co 20 minut czy 30 się żegnać. Po prostu podzielę potem te odcinki. Mam nadzieję, że taka forma nie będzie wam przeszkadzać. Ale tak mi po prostu będzie wygodniej. Dobra, i wypływamy stąd. Puszczamy zatokę i wypływamy na morze. Wow. Nice. Wieloryb. Fizyka wody też jest przepiękna. Assassin's Creed 4 właśnie głównie chwali się fizykę wody, ale posłuchajmy. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, aye. Nasz Edward podszywa się pod Duncana, żeby nie wzbudzać podejrzeń. No i kurs Havana, jeśli dobrze rozumiem. Fantastic work. Very promising. Już mamy pierwsze osiągnięcie, bohaterowie się nie rodzą. All right. Easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. Światełka. Okay. That's it. Down. Okay. So far so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing, 1, 2, 3. Hello, bonjour. C'est bon? It works? Działa. No i all right, let's take a walk. No jesteśmy w Abstergo. You've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. W grze oczywiście występuje motyw z Abstergo. Tej organizacji, która więziła Desmonda. Tyle, że to nie jest Desmond. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Wow, nieźle. Czyli Edward jest obiektem 17. Ezio był 16 obiektem, Edward jest 17. Okej. Widzę, że ludzie noszą koszulki z logiem Abstergo. That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Mm-hmm. Edited versions of real history. Słuchajcie, but only mówi. The exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirates. So that's your gig. It'll just take a minute, okay? Dobra. Już wiem, co planuje Abstergo. Well, thank you, Nancy. Bonne journée. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Francuski. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Okay. Już widzę, jak to działa. Pokazuj mi drogę do celu. You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. No tak, nie ma tu mapy. Komunikator jest naszą mapą.
Ale to ładnie wszystko wygląda, naprawdę. Grafika robi swoje. Pochwały dla Ubisoftu i Nvidia. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Wybierz piętro. Okej. Wybieramy i jedziemy. No niezłe cacko. Technologia robi swoje. You ready? Let's go. No to idziemy do tego studia obiektu 17. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Haytham, Connor... Edward, the pirate. Ah, arr, matey. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. Okay, so, this is the sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor, Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we can forge some fantastic experiences from what we find in there. A proszę, Motys Liberation, tam był. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are, your very own Animus workstation. This is all yours, so sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Okej, dzięki. Wróć do starego Animusa. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, będzie trzeba ogarnąć tego Animusa. About how to operate your Animus console, możliwości. Please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Okej, czyli tak jak poprzednio, przez Animusa łączymy się z naszymi przodkami. Naszym zadaniem jest oczywiście badanie Edwarda Kenwaya. I naszym oczom ukazuje się Havana. Jeśli dobrze zgaduję. Assassin's Creed 4 Black Flag. Czyli wstępnie jak taki prolog zakończony, przechodzimy do właściwej fabuły, która ma starczyć na około 20 godzin, sama fabuła. Ale jeszcze zadania poboczne i inne. Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. Lipiec 1715. See someone you know. No, 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 just putting on a friendly face. Edward ma 22 lata. I shouldn't be mistaken for a pirate again. Right. Flash rogue like yourself must be cautious. Yeah. Havana, jedno z trzech wielkich miast w tej grze. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Something wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. I hope you'll tarry a bit while I conduct my meeting. It'd be a great relief to have a man of your stature nearby. Okay. Ruszamy za Steedem. I can hang about. Przy okazji posłuchamy ich rozmowy. I might have a drink. Spend it. Drink. Yeah. Kielicha se walne. They don't take kindly to pirates here, do they? Zaliczę. Wonder how many stolen reals bought these men this perch.
ale wielkie to miasto. I ta architektura. Średniowiecze. XVIII wiek. Hola, ladies. You don't know these women, do you? No. Witam, they charge money for that kind of privilege. A few dozen reals for every hour of knowing. Keen to meet them? No, goodness no, I'm a married man. Married men are their forte, mate. Oczywiście mamy też wrogów na mapie zaznaczonych. Aha! Here's a ładne to miasto. I should acquire a blade for myself, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he's selling. Maybe I'll buy a sword too, and we'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils! Okej, okay, czyli mamy sobie kupić broń, tak? Lend us a few reals then. I did save your skin. Jak się fajnie koleś świeci. Możemy z nim wejść oczywiście w interakcję. Kup dwa miecze. Zestaw mieczy. No i oczywiście mamy już bronie wszystkie, jakie możemy sobie kupić. Jest cena, jest opis, jest specyfikacja. Tutaj co mamy wyposażone, dostępne. Dobra. Bierzemy te kordelasy. 800. That's a better fit for me. Następne nowe ulepszenia. I had only enough for a small knife, sadly. Okay. Still. Miecz kupiony. Oh, puffer duff. I have led us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern with a sort of courtyard interior. Aha, dobra. No i oczywiście ja muszę wejść na punkt obserwacyjny, aby móc się dowiedzieć, gdzie jest ta tawerna. Dobra, no to idziemy. Duncanem, a tak naprawdę Edwardem. Okej. Okay. Nie macie spinaczki, też są fajne. Okej. Okay. To nie będzie trudne. Oczywiście cały czas mamy podpowiedzi, jak co robić, ale ja tu wszystko znam. I muzyczka sobie przygrywa w tle. Przyjemna. Ograbili go. No. No, dawaj, dawaj. Do siana. Chodź tu. Stop or I'll break your knees when I catch you. Mam go zabić czy tylko powalić? Dobra. Chyba zabić. Fellow with dangerous friends. Okej. Okay. Szybko podróż odblokowana. Hawana jest dostępna. Super. Będziemy oczywiście odkrywać wszystkie mapy, wszystkie punkty widokowe, wszystkie tereny. Przy okazji tutaj jest skarb. Go sobie wezmę. No cześć. A gdzie ty idziesz, koleś? Lol. O, nawet mieliśmy napisane, ile jest skrzyń. No dawaj. Ładnie. Te walki w asasynie. To mi się podoba. Dobra. No, no, o dobra, powalczymy sobie. No, chodźcie. O kurde. Ktoś tu ma broń palną. Nice. Animacje walki też fajnie wyglądają. Okej. Duncan! By Jove, you're alive! Of course I am. That filch was no fuss. Oh, yeah. O, to jestem poszukiwany, bo jest żółty obwód i obwód. Mamy 20 skrzyń w Hawanie. O, tawerna. Lanie. Panienki. Dobra zabawa. Fancy meet noble schman deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, having a pisspot like you flying his flag. Oh! Oi! Skulk! I've seen your face before. Yous mates with them pirates down in Nassau.
Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? Wow, rozpoznali nas. No i szykuje się walka. Hey, I warned him. No i wszyscy się narzucą. O kurde. Zostałem w nohał. Nie puszczę wam tego płazem. Chodźcie, pobijemy się trochę. A masz. Yeah. Kontratak. I've seen bigger arms on a bird. Złapać i rzuci. Okej. Okay. Aha, tu mamy trening. Aby skontrować i zranić. E plus spacja. Okej. Okay. Wyobraziłem, że robi to co nie gra Kazie. Okej, okay, ogarniam. Nokautuj. Nice. No chodźcie. One more. Come on! Dobra, już możemy ich normalnie bić. Wow, nice. Kontra. A masz.